tvpodkarpacie.pl. W ostatnich dniach na stronach internetowych ukazał się list otwarty skierowany do Rady Miasta Sanoka i burmistrza miasta autorstwa pana Jana Fuchsa. List dotyczy planowanej zamiany działek położonych przy ulicy Żwirki i Wigury na działkę położoną przy ulicy Stróżowskiej, a także komentuje realizowaną przez spółkę z udziałem miasta inwestycję budowy galerii Galeria Sanok na tak zwanym okręciu. Zawarte w tym liście opinie i komentarze oraz zamieszczone tam kwoty i przywołane z różnych dokumentów w sposób wybiórczy wnioski i twierdzenia są ewidentnym przykładem insynuacji, pomówień i oskarżeń, nie mających żadnego kompletnie oparcia w faktach i w rzeczywistym stanie opisywanym w liście spraw, a mającym na celu jedynie próbę dyskredytacji organów samorządowych naszego miasta w oczach jego mieszkańców. Ustosunkowując się do poszczególnych zarzutów i twierdzeń zawartych w liście, pragnę Państwa poinformować, że punkt pierwszy. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Wartości rynkowe nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym w każdej ze spraw. Zasady dokonania zamiany są ściśle zapisane w przepisach wyżej wymienionej ustawy i na pewno nie jest to żadna kombinacja finansowa, cytuję. Co roku gmina dokonuje co najmniej kilku różnych zamian nieruchomości za Państwa, czyli Rady, zgodą i żadna z instytucji kontrolujących nasze miasto, a więc Regionalna Izba Obrachunkowa i Naczelna Izba Kontroli, nigdy nie miała uwag co do ich przeprowadzenia. Działka numer 2240 o powierzchni około 500 hektarów jest nadal w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Klubu Sportowego Star. I to właśnie klub, a nie kto inny, w piśmie z 10 marca 2014 roku skierowanym do burmistrza miasta w pełni popiera inicjatywę inwestorów w zakresie zamiany nieruchomości przy ulicy Żwirki i Wigury na nieruchomość przy ulicy Stróżowskiej i docelowo wybudowania na tym terenie miejskiego stadionu, dając tym samym wsparcie dla działalności klubu piłkarskiego i tej dyscypliny. Klub prosi jednocześnie radnych o podjęcie stosownej uchwały o zamianie i nabyciu tej właśnie formie od przyszłego nowego właściciela. W wyniku zamiany miasto stanie się użytkownikiem wieczystym gruntu o przytoczonej przeze mnie powierzchni około 5 hektarów i wartości przekraczającej 4 miliony złotych, na którym usytuowany jest przecież stadion, oczywiście do remontu z planami inwestycyjnymi naszymi, a także do budżetu miasta wpłynie kwota 3 miliony 800 tysięcy stanowiąca kompensatę wartości zamianych działek, czyli tą dopłatę do kwestii wyceny. Z drugiej strony, po dokonanej zamianie właściciel działki przy ulicy Żwirki i Figury zainwestuje w tą nieruchomość około 80 milionów złotych przez wybudowanie kompleksu usługowo-handlowego z parkingami, zapewniając pracę dla około 350, jak pisze w swoim wniosku wnioskodawca inwestor, a także miasto uzyska stałe dochody z podatków od nieruchomości szacowane na około 1 milion złotych rocznie, co obliczone zostało w Wydziale Finansowym i Wydziale Geodezji. Podawanie, że ktoś zarobi na tym interesie 1,5 miliona złotych, a tyle samo straci gmina, to niedorzeczne insynuacje, niepoparte żadnymi dowodami. Stwierdzenie, że burmistrz popiera swojego wybrańca, jest całkowicie nieuzasadnione. Zamiana nieruchomości nastąpi z podmiotem, który będzie właścicielem gruntu przy ulicy Stróżowskiej. A do zamiany tej dojdzie bezpośrednio z klubem i z pośrednikami. I następne bzdurne stwierdzenia, niesprawdzone, a podawane jako fakt. Miasto nie ma kilkunastu tysięcy hektarów własnych, niegospodarowanych gruntów.
Cały Sanok w swoich granicach administracyjnych to 3808 hektarów. A gmina jest właścicielem tylko około 750 hektarów gruntów. Na co składają się grunty zabudowane, drogi, lasy, tereny zielone i użytki rolne. Co do twierdzenia o poszukiwaniu własnego gruntu pod stadion, to niestety, ale gmina nie posiada działki czy działek w jednym kompleksie, które mogłyby być wykorzystane na budowę stadionu nowego. Teren na Błoniach, własny, ledwo wystarczałby po końcowym przeanalizowaniu na sytuowanie tam stadionu, właściwie bez parkingów i boisk treningowych, a działka obok w stronę Mostu Olchowieckiego stanowi własność parafii Posady. Poza tym opinia społeczna zdecydowanie po naszym rozpoznaniu była przeciwna usytuowaniu w tym miejscu stadionu. Sanoczanie chcą Błonia czyste, zielone. Teren w Olchowcach, przy Sosenkach, jak podaje wnioskodawca, autor listu, to zaś tereny prywatne, w ogóle niezagospodarowane, za które trzeba zapłacić z kasy miasta. Tak samo jak grunt przy ulicy Stróżowskiej. Drugi punkt w kwestii dotyczącej Galerii Sanok. Co ma oznaczać hasło przehandlowany teren tak zwanego Okęcia i stwierdzenie, że miasto straciło nieruchomości o wartości 3 milionów złotych? Może warto byłoby poświęcić trochę czasu i zapoznać się z kodeksem spółek handlowych i zasadami działania spółek, zanim zacznie pisać się głupstwa. Gmina miasta Sanoka wniosła aportem za państwa zgodą, za zgodą Rady Miasta Sanoka do spółki Galeria Sanok nieruchomości o wartości 3 miliony 20 tysięcy złotych plus dokumentacja o wartości 280 tysięcy złotych i w zamian objęła 3300 udziałów. Gmina może w każdej chwili zbyć swoje posiadane udziały, które mają przecież wartość, równą wartości przekazanej nieruchomości. Jeśli miasto zdecyduje się na sprzedaż udziałów w dobrze prosperującej spółce, to prawdopodobnie zainkasuje znacznie więcej niż wynosi nominalna wartość udziałów. Autor listu, posiadający udziały o znacznej wartości w spółce Centrum Handlowe Ryś, spółka z o.o., powinien dokładnie wiedzieć, jak funkcjonuje spółka i jakie są zasady obejmowania i zbywania udziałów. Wysoka Rado, należałoby się także odnieść do wziętej z sufitu kwoty 7 milionów złotych, na którą pan Fuchs określił wartość gruntu przekazanego do spółki przez miasto, przez państwa, przez Radę Miasta. Przy kwocie przyjętej przez pana Fuchsa nie wiadomo na jakiej podstawie cena jednego metra według jego wyliczeń przedmiotowej niezabudowanej nieruchomości, łączna powierzchnia około 88 tysięcy metrów kwadratowych, 8 tysięcy metrów, czyli 0,8 hektara, kształtowałaby się w wysokości około 870 zł. Skąd zostały wzięte tak niebotyczne ceny? Bo na pewno nie z transakcji zawieranych w latach 2009-2010 w Sanoku czy w innych miastach, w innych okolicach. Wartość nieruchomości przekazanych przez gminę aportem do spółki została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w wykonanym przez niego operacie szacunkowym i nie wynika z cen wziętych z Księżyca, oparta jest na danych z aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości podobnych w danej jednostce czasu. Skąd informacja o kilkuset tysiącach kosztów spowodowanych wyłączeniem Okęcia z dotychczasowego wykorzystania? Chyba wszyscy wiemy, pamiętamy, co było na tym terenie. Plac wykorzystywany jako dworzec autobusów podmiejskich, na którym usytuowanych było kilka starych wiat przystankowych. Czy przeniesienie tych wiat w nowe miejsce, namalowanie na asfalcie znaków określających miejsce zatrzymywania się autobusu, to koszt kilkuset tysięcy złotych? Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2012 roku kontrolę realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego w całej Polsce, w tym również w naszym mieście. Celem kontroli
była ocena pod względem legalności, rzetelności i gospodarności przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w systemie szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego. Wiele stwierdzeń w piśmie pana Jana Fuksa pochodzi z dokumentu wystąpienia pokontrolnego Naczelnej Izby Kontroli, dostępnego dla wszystkich na stronie internetowej, podaje www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki/kontrole/NIK, a dotyczącego przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w Sanoku. Dokument dostępny także w Urzędzie Miasta. Niestety, przy cytowaniu tychże stwierdzeń, nawiasem mówiąc, przytaczanie w tekście cudzych wywodów powinno być wyraźnie zaznaczone, zastosowano manipulacje i dokonano zasadniczych zmian w sformułowaniach i podstawowych faktach, zmieniając kontekst wystąpienia pokontrolnego Naczelnej Izby Kontroli. Typowym przykładem jest zdanie w liście pana Fuksa, cytuję: bez ogłoszenia przetargu i bez przeprowadzenia postępowania konkursowego Galeria Sanok spółka została zawiązana. A w wystąpieniu NIK czytamy: w wyniku postępowania przeprowadzanego konkursowego, w tekście tym jest jeszcze kilka innych takich perełek, jest to świadome wprowadzanie opinii publicznej w błąd, mataczenie i krętactwo, kłamstwo. Faktem jest, że w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym negatywnie oceniono, tu chcę podkreślić, przygotowanie do realizacji przedsięwzięć w formie PPP. A nasza spółka, nasze zadanie nie powstało na zasadzie PPP, partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednakże nikt nie kwestionowała i nie podważała legalności postępowania przy zakładaniu spółki Galeria Sanok. Dowodem na to jest brak jakichkolwiek zaleceń i wniosków w tej sprawie. Następne twierdzenie o niewpłaceniu przez inwestora prywatnego gotówki za objęcie udziału. I znów brak rzetelności. Gdyby tak było, to spółka nie miałaby środków na prace przygotowawcze, w tym dokumentacji, opłaty notarialnej i tym podobnie. I nie rozpoczęłaby w ogóle tej inwestycji, to znaczy prac konkretnie budowlanych. W kwestii uwag zamieszczonych w liście otwartym dotyczących budowy tunelu wyjaśniam, a informacje przez nas opracowane i odczytane teraz przeze mnie oparte są również na informacji, o której wczoraj wieczorem i dzisiaj rano otrzymaliśmy od zarządu spółki Galeria Sam, którym odnosili się do wszystkich informacji zawartych w piśmie pana Fuksa. Przeczytam jeszcze raz zdanie. W kwestii uwag zamieszczonych w liście otwartym dotyczącym budowy tunelu wyjaśniam, że spółka posiada kompletną dokumentację tunelu dojazdowego pod ulicą Jagiellońską do placu parkingowego, dolnego parkingu. Aktualnie trwa postępowanie wszczęte na wniosek spółki przez starostwo powiatowe w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Ostatnio przecież mówiłem w sprawozdaniu o wniosku o decyzję środowiskową. Realizacja tunelu jako drugiej inwestycji w obrębie ulicy Jagiellońskiej nie kolituje w żaden sposób, jak podaje główny inwestor, z realizowanym budynkiem. W miejscu projektowanego wjazdu projektant przewidział i zastosował rozwiązanie umożliwiające przebicie ściany budynku od ulicy Jagiellońskiej i połączenie go z parkingiem dolnym. Jak dla osoby będącej specjalistą z zakresu finansów i rachunkowości oraz biegłym rewidentem, stawianie takich zarzutów wbrew faktom i przepisom prawa, na które autor listu tak często, chociaż bardzo ogólnie się powołuje, świadczy o rzeczywistych intencjach tego publicznego wystąpienia, mających na celu dyskredytację organów gminy miasta Sanoka w oczach jej mieszkańców. Postawione mi w liście zarzuty, w zamiarze autora listu, w celu poniżenia mojej osoby w oczach opinii publicznej i narażania na utratę zaufania publicznego, istotnego przecież dla mnie i dla sprawowanej funkcji burmistrza, wypełniają znamiona przestępstwa, pomówienia i zniesławienia zawartego w artykule 212 Kodeksu Karnego.
Informuję Wysoką Radę, że w związku z tym podjąłem kroki prawne przeciwko autorowi listu. Interesuje, w interesie nie tylko moim, ale i społecznym jest obrona organów samorządowych miasta przez bezpodstawnym ich zniesławieniem i dyskredytowaniem. Moim zdaniem cała sprawa ma ponadto na celu odstraszanie potencjalnych inwestorów, a tym samym zachowanie dotychczasowego poziomu usług, w tym handlowych, czym autor listu jest naturalnie żywo zainteresowany. A wszystko to odbywa się ze szkodą dla mieszkańców Sanoka. Mieszkańcy Sanoka oczekują oferty miasta takiej, aby Sanok stawał się ośrodkiem ważnym, o znaczeniu ponadregionalnym, w którym dużo się dzieje, gdzie jest praca, możliwość zyskania wykształcenia, leczenia się, zamieszkania, odpoczynku i usług. Tym oczekiwaniom staram się sprostać przez cały okres pełnienia przeze mnie funkcji gospodarza miasta wraz z radnymi poszczególnych kadencji. Krok po kroku, na miarę naszych możliwości, w tym możliwości naszego kraju, zmieniamy Sanok. Gorąco wierzę w to, że większość Sanoczan popiera ten kierunek. Choć niezadowolonych, w tym tych, którzy wyjeżdżają z kraju, cały czas jest wielu. To oni także zapewne oczekują tego postępu. Swoimi działaniami zachęcałem i zachęcam, a nie odstraszam dostrzegających nasze miasto inwestorów. Taka jest moja wizja i kierunek działań, z którego absolutnie nie mam zamiaru do końca kadencji zbaczyć. Wysoka Rada, przeczytałem kilka moich spostrzeżeń i już konkretne wystąpienie. Również zamieścimy je na stronach internetowych, bo przez to medium społeczeństwo dowiedziało się nieprawdę. W obu listach, wszelkiego rodzaju interpelacje, które mają, jak Państwo wiecie, czasem nawet zwyczaj być wysyłane przed wystąpieniem do Prezydium Rady, najpierw ukazują się w internecie. To nowa rzeczywistość nasza, Panie Przewodniczący. Uważam, że źle. Wysoka Rado, przed nami kilka ważnych majowych spotkań, wizyt. Będę oczekiwał od Państwa współpracy, pomocy. Cały czas pracujemy nad przygotowaniem, konkretyzowaniem programu Światowego Zjazdu Sanoczan. Planujemy po świętach spotkania ze wszystkimi, którzy do tej pory zdeklarowali się jako pomoc, udzielić swojej pomocy z firmami. Szkoda tylko, że na razie tak niewiele osób z radnych miasta jest zaangażowanych w Światowy Zjazd Sanoczan. Wysoka Rado, w międzyczasie pojawiały się też różnego rodzaju dokumenty, Panie Przewodniczący, które dyskredytują działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pokazują wręcz niegospodarność, pokazują wręcz zły kierunek, nieróbstwo. Kompletnie nie mogę się z tym zgodzić. Jest to fakt, do którego także się odniesiemy. Są to fakty przekręcane. Fakty zupełnie nie mające żadnych podstaw. Dobrze jest, że przynajmniej poprzez medium takie, jakim są portale internetowe, mogę odnieść się do tego przynajmniej w sposób ogólny, a konkretami poprzez służby Urzędu Miasta czy dyrektorów naszych jednostek. Póki co wszystkim, którzy do tej pory podważają to wszystko, co dzieje się w mojej działalności, co robię ja, moi współpracownicy, służby miejskie, jednostki organizacyjne, nie ma żadnych podstaw do kłamliwego oskarżania. Ja przez 12 lat nie występowałem nigdzie do sądu, nigdy, choć byłem wielokrotnie obrażany, choć byłem wielokrotnie pomawiany. Ten dokument, który przeczytałem, do którego odniesienie przeczytałem, to rzecz, która dotyka mnie osobiście. Nie mogę sobie na to pozwolić. Dziękuję za uwagę.
tvpodkarpacie.pl